Panie Boże, chciałbym Ci jeszcze raz podziękować, że przyprowadziłeś nas tutaj, że pozwalasz nam wysłuchiwać Twojego słowa, że otwierasz nasze serca, że wkładasz myśli w nasze głowy takie, które prowadzą nas do Twojej prawdy. Panie, prowadź nas aż do szczęśliwego końca na tej ziemi. Amen. Tak jak powiedziałem na wstępie, miało to być zatytułowane Wytrwajcie, ale ostateczny tytuł tego kazania brzmi Co ludzie powiedzą. Nie wiem, czy kojarzycie taki serialek, nie? Co ludzie powiedzą. Po prostu no, idealna para, rezydencja jakiś tam, nie pamiętam ich, dwa razy może to oglądałem, bo jest to tak przesiąknięte taką fałszywością, że dla mnie to się nie da po prostu oglądać. Ale cały czas to pokazuje ten serial, jak to jesteśmy, ta rodzinka jest fantastyczna na zewnątrz, ona jest wzorowa, a w środku wrze. Nie? I tutaj, słuchajcie, też troszeczkę jak układałem teksty i szukałem tych tekstów, troszeczkę mnie zafrapowały te czasy końca, a szczególnie czasy wielkiego ucisku. To, co żeśmy ostatnio na Discordzie rozmawiali, dyskutowaliśmy. I słuchajcie, myślę, że czasy takich cierpień fizycznych to właściwie minęły. Teraz już generalnie jest to tak zawoalowane, o, udało mi się słowo, że ciężko wziąć i wyłuszczyć tą prawdę, znaleźć tą prawdę w tym, co słyszymy wokół. Oczywiście szatan w tym momencie bierze się za nasze odczucia wewnętrzne. I to jest ta walka, bo zobaczcie, co wam sprawia taki faktyczny ból? Fizyczny czy przeżycia, które rozpamiętujemy, myślimy nad tym, wpadamy w depresję, wychodzimy z depresji, rozterki, nie możemy w nocy zasnąć. No jak ząb boli, to też nie możemy zasnąć, nie, ale to tabletka i pomaga, a na takie dolegliwości, że tak się wyrażę, umysłowe, to tak za bardzo nie. Jak mamy? A, dobra, Beata podpowiada tak, jakby miała doświadczenie, że alkohol pomaga, nie? Słuchajcie, ale to jest złudne. To jest złudne, bo bardzo dużo właśnie pod wpływem alkoholu, niestety, ale te odczucia się nasilają i ludzie popełniają samobójstwo, bo pozbywają się hamulców. Pozbywają się hamulców. Zacznijmy może od tego, że różnie ludzie odczuwają ból fizyczny, natomiast ból taki przeżyć duchowych to praktycznie każdy odczuwa bardzo głęboko, no chyba, że jak tam usłyszałem kiedyś, ma mentalność łopaty do piasku, to wtedy nie odczuwa jakiegoś tam przeżycia. Natomiast szatan wie, że przegrał, ale on, znając Boga, bo nie można temu zaprzeczyć, że szatan dobrze zna Boga, on dokładnie wie, że każdy człowiek wyrwany z Bożej opieki i doprowadzony do dna jest kolcem w sercu Bożym. I szatan chce jak najwięcej tych kolców wbić. Słuchajcie, zacznijmy od 5 Mojżeszowej, no bo co ludzie powiedzą, no to zacznijmy od 5 Mojżeszowej, 18 rozdział i wersety 20-23. Pozwolę sobie przeczytać. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Tutaj jest mowa o proroku.
Generalnie, czy możemy znaleźć jakichś proroków obecnie na świecie? No ciężko, bo się nie przyznają. Ale z kolei mają bardzo dużo własnych przemyśleń i własnych wniosków dotyczących ogółu rzeczy, które się dzieją na świecie. I słuchajcie, no z tych proroków, jak spełniły się przepowiednie na przykład Nostradamusa albo innych tam wróżbitów, tej królowej z Saby, chyba coś tam jeszcze było, jeszcze jakieś tam inne. Słuchajcie, nie spełniały się. Ale co robili ci, którzy chcieli za wszelką cenę udowodnić, że on mówił prawdę? No to wzięli, ponaciągali jedno z drugim, prawda? I o, tak, on to przepowiedział. Ale gdybyście wzięli i dorwali oryginał tych jego pseudoprzepowiedni, to nie znajdziecie takiego zlepku zdań. Po prostu nie znajdziecie. To jest manipulacja. A ludzie nie sięgają tak głęboko, bo po co? Po co? Męczyć się? Pilot, serial, ciach, nie? I oglądamy. A to, co powiedział, to na pewno jest prawda. O tak, tak, bo to się spełniło. I jak to pasuje do tego, co się wydarzyło? Tylko, że to nie ma nic wspólnego ze źródłem. Jak wyglądają w tej chwili, mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do takich mediów, które możemy usłyszeć, zobaczyć i nawet odczuć tą atmosferę. I ostatnio oglądałem takie relacje z uzdrowień. O, słuchajcie, z takiej grupki zaprasza się ileś na środek. I gościu tam odczynia jakieś fokusy, pokusy nad delikwentami, hipnotyzuje ich, wprowadza w trans i oni robią to, co on im każe. Zachowują się jak jacyś postrzeleńcy, albo w ogóle odgrywają jakieś scenki, albo też, co mnie, prawda, zastanowiło, zadzwonił dzwonek na sali i nagle tam 4 albo 5 dziewczyn siedziało i one ściągnęły swoje buty i przystawiły do ucha, że odbierają telefon. Ale oni zostali uzdrowieni. Czyją mocą, się pytam? Czyją mocą zostali uzdrowieni? Czy Jezus z którymkolwiek człowiekiem zrobił tak, żeby go przed uzdrowieniem upodlić? Zrobić z niego pośmiewisko? W życiu. Nigdy się tak nie zdarzyło. Słuchajcie, jest jeden przykład. Jest jeden przykład, gdy można by wziąć i tak fest naciągnąć, że Jezus upodlił tego człowieka. Wiecie, o czym mówię? Jak uzdrowił ślepca, nakładając mu błoto ze swojej śliny. Ale to nie było tak, że ty, słuchaj, chlaśnij mu błotem po oczach, a ja go uzdrowię. Nie. Jezus zaangażował się w to osobiście. I to nie było chlapnięcie, rzucenie błotem w twarz. To było nałożenie. Ja tu widzę czułość. Ja tu widzę czułość. Co to jest ta hipnoza? Bo to jest najczęściej stosowane. To jest po prostu zezwolenie na to, aby ktoś inny tobą władał. Robią z tobą, co chcą. Ale już opracowania naukowe są takie, że hipnoza jest w niektórych momentach bardzo potrzebna, gdyż pomaga uleczyć człowieka. Nie przypominam sobie, żeby któryś z apostołów albo Jezus tym bardziej uzdrawiał człowieka, czy z proroków wcześniejszych uzdrawiał człowieka, wprowadzając go w stan hipnozy. Czyli najpierw pozbawiał go to, co Bóg ceni w człowieku bardzo, czyli pozbawiał go woli. Nie ma takiej opcji. Nie ma.
Ale ludzie mówią, tak, ten uzdrowił, to na pewno pochodzi od Boga. Jak uzdrowił, to tak. Zenek bardzo często powtarzał coś takiego, że ludzie mają błędne mniemanie, że szatan nie może czynić dobra. Że może czynić tylko zło. Szatan może czynić dobro. Może czynić zło, a dobro się różni tylko tym, że nie może zła czynić. Nie wiem, czy to rozumiecie, ale po prostu szatan, żeby osiągnąć swoje cele, może wykonywać dobre uczynki. Może. I ludzi z tym może zwieść. Słuchajcie, sięgnijmy do Jeremiasza, 7 rozdział, wersety 8 po 11. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości? Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Powiem krótko, Pan Bóg nie owija w bawełnę. Jego słowo będące prawdą mówi prosto z mostu. Nie ma zakamarków, zakrętasów, podchodów, jakichś takich, weź się domyśl, co miałem na myśli, nie? Nie, mówi otwarcie, prosto. Czy chcielibyście mieć takiego lekarza? Nie. Słuchajcie, taki lekarz by wam powiedział, że słuchaj, jesteś chory na to i na to, to ci daje taką i taką możliwość wyzdrowienia, a to ci daje taką i taką, ale jest niebezpieczne. Czy takie coś byście przyjęli? Ale co byście wtedy mieli? Mielibyście wolną wolę, żeby wybrać. Czy macie sygnały wewnętrzne, że idziecie złą ścieżką? Jeżeli jesteście otworzeni na Boga, na to, co Bóg mówi i ufacie Mu, to tak. Jeżeli tego nie ma, jest to o wiele rzadsze, bo Bóg się nie będzie wam narzucał. Jaka jest recepta? Receptę mamy w Jakubie, 4 rozdział, wersety 7 po 8. Przeto poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Co znaczy, że ludzie mają rozdwojoną duszę? No po prostu się wahają. Po prostu ten tytuł im tam brzmi, co ludzie powiedzą. I on nie wie, czy iść za tłumem, który go zaakceptuje, czy za Bogiem, który... No w sumie go nie znam. W sumie to oni dobrze mówią. I jest to rozdarcie wewnętrzne. Szatan w tym momencie bardzo często oferuje coś natychmiast. Już teraz, na tym świecie. W twoim życiu, teraz, już, za chwilę. I to jest dopiero taki argument, nie? Że już mamy to. A tu tyle czasu modlę się do Boga i nic, i nic, i nic, i nic.
Ale Bóg ma coś, czego my nie mamy, czego szatan też nie ma. Bóg ma mądrość przewyższającą wszystko. I jak jest powiedziane, zna koniec na samym początku. Potrafi przewidywać. Zna nas tak, jak my sami siebie nie znamy. Akurat jak słuchałem to, co wam opowiadałem, tego szóstej części z Pawłem Goją, to on powiedział o czymś takim, że miał kazanie, gdzie po kazaniu praktycznie podszedł do niego jakiś tam zborownik i powiedział, żeby uciekał tylnym wyjściem, bo tam ten taki paker, co tam stoi, ten a la Schwarzenegger, to przyszedł, żeby mu wkulać, nie? Co zrobił Paweł? Zamiast uciekać, on poszedł tam. I to, co mnie po prostu rozbawiło, ale też uderzyło tą ufność. Może ja potrzebuję tego lania. Zrobilibyście tak? Że idziecie do gościa, o którym wie, że wam może wlać, a wy idziecie, bo być może Bóg właśnie chce, żeby on mnie sprał? No fantastyczne świadectwo, słuchajcie. Oczywiście zakończyło się to zupełnie inaczej, bo gościu okazało się był poruszony kazaniem Goi. Przytulił go, że ten ledwo zipał. Jak go puścił, to mu przyprowadził na początek ileś tam osób, a później autobusem przywiózł 150. Bo on miał posłuch, był jak Schwarzenegger. Kto mu się sprzeciwi? Nie, słuchajcie, Bóg potrafi naprawdę bardzo wiele rzeczy. Pokazuje nam takie sytuacje, z których my nie znamy wyjścia, nie wiemy, ale jeżeli idziemy tam z ufnością, to On nas poprowadzi. W Jakubie 5 rozdział 10 i 11 mamy przykład. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Słuchajcie, szatan całe swoje życie, można powiedzieć, próbuje od czasów oczywiście odstępstwa rysować Boga jako okrutnika. Znamy historię Joba, wiemy jak się potoczyła, wiemy kto stał za tymi wszystkimi nieszczęściami. Job nie wiedział, ale Job ufał Bogu i było mu to poczytane za sprawiedliwość. Job się nie wyparł Boga. A Bóg zakończenie dał mu wspaniałe. O co mamy prosić? To, co powiedziałem wcześniej, że mamy coś takiego, że odczuwamy pewne rzeczy już teraz natychmiast i to są najczęściej rzeczy pochodzące z tego świata dotyczące naszej cielesnej natury, czyli naszego ciała. Ale w Psalmie 116, w wersetach od 1 do 10, mamy podziękowanie, które brzmi tak. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana, ach Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków, byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć,
duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Zaufanie Bogu, nieważne, co mówią inni. Mamy ufać. Mamy ufać. Komu możemy ufać? Ufamy z reguły tym, których miłujemy. Raczej do obcych nie będziemy mieli zaufania. Ale jeżeli kogoś kochamy, to mu ufamy. Tutaj psalmista mówi o duszy, nie mówi o ciele. Więc wnioskuję z tego, że spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi, otchłani, znaczy, że przeżywał jakąś rozterkę w duszy. Wewnętrzną rozterkę. Nogi moje od upadku. Ochroniłeś, Panie, nogi moje od upadku. Czyli podążał nie tą ścieżką. Szedł ku zagładzie, ale szedł duchowo, nie fizycznie. Ale gdy modlił się we właściwy sposób, to Pan wybawił go. To Pan go wybawił. Co potrzebował do tej modlitwy? Potrzebował ratunku, nie niczego innego. Nie, że ja sobie dam radę, jeżeli troszeczkę mi pomożesz. Nie, Panie, jestem na dnie. Jestem, Panie, na dnie. I potrzebuję Twojego ratunku, potrzebuję Twojej pomocy, bo zginę, bo nie wiem, co robić. I Pan go uratował. Czy my taką nadzieję możemy także mieć w Bogu? Jak najbardziej. Jak najbardziej. To, co mówiłem, czy Pan Bóg, dlaczego Pan Bóg nie wykonuje pewnych naszych próśb tak od razu, chociaż są szczere, głębokie, z głębi serca płynące, szczególnie jeżeli modlimy się o osoby, na których nam zależy. Nie wiem. Ale wiem, że Pan Bóg jest cierpliwy. I wiem, że Pan Bóg zna przyszłość. I wiem, że Pan Bóg w każdej sytuacji może sobie poradzić. Ale Pan Bóg nie będzie przekraczał własnego prawa. Nie będzie łamał woli człowieka. Macie przykłady, jak Izrael, gdy miał być nawrócony, gdy schodził ze ścieżki, jak on był karany. Jakie tam drastyczne sceny się działy w momencie, gdy oni mówili, Pan z nami, nic nam nie grozi. Bawili się, a później jedli własne dzieci. Takie rozwiązania też są w Biblii niestety, ale to są rozwiązania drastyczne. Wtedy Bóg się od nich odwrócił i szatan miał pełne pole do popisu, ale oczywiście, co ludzie powiedzą? Bóg tak chciał. Kara Boża. Nie, Bóg się tylko odwrócił. Róbcie sobie, co chcecie, macie wolną wolę. Zobaczymy, gdzie was to zaprowadzi. Ale jeżeli się nawrócicie, jeżeli uznacie swoją winę, ja wam pomogę. Taki jest Bóg. Sięgnijmy do pierwszej Mojżeszowej, 32 rozdział i wersety 24 po 29. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy.
A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. Czemu to imię takie ważne jest? 20 parę lat wcześniej Jakub, jak sobie przypominacie tą historię, to idąc do ojca przedstawił się jako Ezaw. Oszukał. Oszukał. Oszukał swojego ojca. Dostał błogosławieństwo? Dostał, ale czy Boże? No chyba raczej nie, bo z tego, co się później z nim działo, to tak nie wyglądało, że to Boże błogosławieństwo, że Bóg nad nim czuwa. Ale błogosławieństwo dostał. A teraz Jakub, mocując się, w momencie, gdy dotarło do niego, jaką winę, jaki grzech popełnił, mając przetrącone biodro, czyli najprawdopodobniej zwichnął mu dotykiem, samym dotykiem nogę, jednak nie puścił Boga, ale chciał, aby mu pobłogosławił, pragnął tego z całej siły, nieważne było, co się z nim stało, mocując się z takim mocarzem, no nie mam innego słowa, z takim siłaczem, który dotknięciem potrafi ci zwichnąć biodro, on go nie puszcza. On go nie puszcza, on przywarł do niego. I siła tego pragnienia, siła tej wiary, że wreszcie nadszedł czas, kiedy mogę coś zmienić w swoim życiu, kiedy chcę zmienić coś w swoim życiu, dała mu tą siłę, że był w stanie przytrzymać. Czy Bóg, który mocował się z Jakubem, bo tak wynika z dalszych kontekstów, miał coś przeciw? Nie, ale przywołał sytuację sprzed 20 paru lat. Po to, żeby Jakub się przyznał. Jakub z tego, co się orientuje, oznacza oszust. I gdy Jakub się przyznał, co można odebrać tak, jestem oszustem. Pan Bóg zmienia mu imię i błogosławi mu. Jaki jest Pan Bóg? Izajasz, 6, wersety 1-9. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. 3 razy święty oznacza coś bardzo ważnego. 3 razy powtórzone cokolwiek oznacza coś bardzo, ale to naprawdę bardzo ważnego. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Zastanawiałem się, dlaczego węgielek. Nie mógł dostać miski z wodą i gąbki? Myślę też,
twarz opłukał i byłby czysty. Ale nie o coś takiego chodziło. Czy Izajasz tutaj narzeka, że go tam piekło, bolało albo coś takiego? Nie. Ale ten węgielek, co zrobił? Usunął winę jego, a grzech został odpuszczony. I mnie się to tak skojarzyło, nie wiem czy właściwie, ale skojarzyło mi się z końcem świata, kiedy świat będzie zniszczony ogniem, a grzech będzie wrzucony w ostatecznej rozgrywce razem z piekłem, śmiercią, razem z szatanem do jeziora ognistego i w ogniu zginie bezpowrotnie. Już to się nie powtórzy. Co zrobił Izajasz, jak zobaczył ten sen? Jak widział, jak zobaczył to widzenie? Był od razu gotów do służby. Zobaczył majestat Boży. Nic się wtedy nie liczyło. Przestało się liczyć wszystko, czego doświadczał na ziemi. W drugiej Mojżeszowej mamy podobną sytuację. 33 rozdział, wersety 18 po 23. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. No dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Bóg chce pokazać swoją chwałę Mojżeszowi, wiedząc, że on tego nie wytrzyma. No po prostu sadyzm w najczystej postaci. Ale czytajmy dalej, bo to jest, słuchajcie, to od razu możecie wziąć jako przykład takiego działania, które będzie miało na celu was zwieść, zachwiać waszą wiarę. Co dalej? A gdy przechodzić będzie chwała moja, mówi oczywiście Pan Bóg, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. Chcesz to zobaczyć, ja wiem, że to cię zabije. Nie będziesz w stanie tego znieść, ale ja cię osłonię dłonią moją. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Coś wspaniałego. Słuchajcie, Pan kocha tego Mojżesza i nie chce, aby on zginął. Ale jednocześnie, czując to pragnienie, chce mu się pokazać. I co mamy dalej? Ta sama księga, 34 rozdział i 29. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Słuchajcie, Pan Bóg rozmawiał z nim przez 40 dni. 40 dni Mojżesz spędził na górze bez wody, bez jedzenia. Nie było mu to potrzebne. Rozmawiał z Panem. Nie widział jego oblicza. Cała góra była okryta chmurą. I pomimo tego oblicze Mojżesza jaśniało. Czy spotykacie ludzi, o których mówicie, że mają taki wewnętrzny blask? Czy zdarza wam się takich ludzi spotkać na swojej drodze? Że oni faktycznie i robią, i mówią to,
co jest dobre, to, co jest słuszne dla Pana, dla Boga. I to się czuje. I tych ludzi nic nie może zachwiać. Jaki jest Bóg? Kogo mamy reprezentować? Z kim mamy poprzestawać? Nie z tłumami ludzi, którzy są zafrapowani tym, co jest tutaj na ziemi. Nasze mieszkanie już jest przygotowane gdzieś tam w górze. I do niego mamy podążać. Mamy podążać, bo tam czeka na nas Jezus. Ale jest warunek. Otwórzmy Mateusza 10 rozdział, 32 i 33 werset. Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Są chwile takiej próby, kiedy my musimy właśnie wytrwać, kiedy nie możemy się poddać presji otoczenia, kiedy musimy się przeciwstawić być może naszym najukochańszym osobom, być może musimy się sprzeciwić autorytetom, które tutaj uznajemy na ziemi, a mamy pójść za Jezusem. Mamy pójść za tym stolarzem, który miał ręce spracowane, który nie był ładny, który był udręczony życiem, ale jest naszym Bogiem. W Łukaszu mamy troszeczkę inne rozwinięcie tego samego zagadnienia, czyli Łukasz 12 rozdział, wersety 8 po 9. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Kiedy ten moment zaparcia będzie się, że Jezus się może kogoś zaprzeć albo pójść za kimś i świadczyć dla Niego, na Jego korzyść przed Bogiem i przed aniołami Bożymi? Kiedy? Tylko na sądzie. Słuchajcie, mówi się, istnieją takie, przynajmniej ostatnio spotkałem się, oczywiście papież krzyknął, że tak, piekła nie ma i tak dalej, no ale czyściec pozostał, nie? Bo wszyscy będą zbawieni. Natomiast no jest to autorytet jakiś, tak. Natomiast rzecz ma się jeszcze w ten sposób, że Jezus i Bóg, bo z Nim stanowi jedność. Oczywiście bez Ducha Świętego nie ma pełni Bożej, ale ta Trójca, jeżeli będzie jakiś wyrok, to będzie wyrok po sądzie. Będzie wyrok dopiero po sądzie. Sąd musi się odbyć. Nie może być czegoś takiego, że w oczekiwaniu na sąd gościu tam cierpi jakieś męki. Zresztą, no, to by tak prawdę powiedziawszy stawiało Boga w gorszej sytuacji niż tutaj więzienia ludzkie, nie, obecne. Bo to by tak byśmy sięgali do średniowiecza, gdzie gościu, żeby się przyznać, to musiał być męczony i później się przyznawał. Nieważne, czy to popełnił, czy nie, ale już mąk nie mógł po prostu ścierpieć. Nie? Więc nie może tak być. Po prostu tak nie może być. Słuchajcie, jak wygląda jeszcze sytuacja, jeśli chodzi o kontakt z Jezusem?
Wiedziałem, że czegoś mi tu będzie brakowało. Ale jak wygląda sytuacja? Z kontaktem z Jezusem. Otóż, słuchajcie, wypadła mi z głowy data, ale jedna bardzo taka wysoko postawiona i uważana praktycznie za świętą, w cudzysłowie, osobistość, jeszcze nie został ogłoszony świętym, bo to przecież nie Pan Bóg decyduje, kto będzie święty i będzie u Niego w niebie, tylko to ludzie decydują. Jest taka grupka, która właśnie, no dobra, ciach, zważą go na wadze, nie, i ten jest święty, chlas, nie, i na piedestały go na ołtarze, nie. Więc on powiedział coś takiego, że wiara, nie przytoczę tego dokładnie, ale mniej więcej tak to brzmi, że wiara w osobisty kontakt z Jezusem Chrystusem jest bardzo niebezpieczna i nie może odbyć się bez nadzoru Kościoła. Wykropkowałem. No fantastyczne po prostu stwierdzenie. No ale tak jak powiedziałem, on niedługo będzie świętym, nie? Natomiast kim jest Bóg? W Janie, 5 rozdział, 26 po 29. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. Czy my mamy żywot sam w sobie? Sami w sobie? Sami w siebie? No, nie. Nasze życie pochodzi od Boga. Dzisiaj akurat na lekcji było to czytane, że tchnął życie w nozdrza Adama, tak? I stał się istotą żywą. Ta bryłka gliny nie miała życia w sobie. To Bóg je daje. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia. Wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia. Dlaczego oni pierwsi? Dlaczego nie tamci źli na sąd, pa, do widzenia i ci dobrzy już nie muszą ich oglądać więcej, nie? No przecież to by było super sprawiedliwe. Nie muszę już patrzeć na tego, który mnie skrzywdził. Dlaczego? Dlatego, że jest powiedziane, że czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Czy dobrzy będą osądzeni? Tak. Każdy będzie osądzony. Każdy będzie rozliczony z najdrobniejszego słowa. I będzie to sąd sprawiedliwy. A później ci dobrzy razem z tymi aniołami bożymi, przed którymi Jezus powiedział, że się zaprze, albo potwierdzi, że jest sprawiedliwym człowiek, to oni razem będą badać wyroki boskie tych, którzy są źli. I wtedy poznają faktycznie, co im w sercach się działo i co się kotłowało pod czaszką. Taka jest przyszłość nasza. I ona, słuchajcie, nadejdzie, czy chcemy, czy nie chcemy. I żadne dyrektywy, żadne uchwały ludzkie tego nie zmienią. Więc nie słuchajmy ludzi, bo zginiemy. Bo nogi nasze pod nami upadną, a dusza przepadnie. Z drugiej strony, słuchajcie, nie możemy też postępować w ten sposób, jak tutaj sobie wynotowałem Łukasza 18, 13, 14,
Wynotowałem, zwróćcie uwagę, ze względu na to, że to było w trakcie lekcji, w trakcie pierwszej części. Nie miałem tego tekstu wcześniej. Jest to odniesienie do celnika. Tak, no, odwróć. Jest to odniesienie do celnika, który z pokorą modlił się do Boga. A faryzeusz, ponieważ znał pisma, stał za nim i pogardzał tamtym. Ale Bogu miłe jest serce skruszone, a nie serce pyszne, które uważa, że tylko jak są jakieś zasługi, to tylko moje. Bóg nie ma tutaj nic do tego. Co ludzie powiedzą? A co mnie to obchodzi? Mam słowo, które powinno mną kierować. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, to do niego będę się odnosił. I może się to nie zgadzać, ale to jest jedyna rzecz na świecie, która jest stała. Jak przyjrzycie się temu, co teraz się dzieje, nauka, jakie osiągnięcia, o matko. A później, no tak, tu się myliliśmy, ale już mamy zastępczą hipotezę i to teraz jest prawda i to jest ważne i tego się uczmy. A tamto, no każdy się może mylić, nie? Tylko ile razy? No ile razy? A jak coś bardzo nie pasuje, bo co ludzie powiedzą? Bo tamci już tak uwierzyli w to, że nie ma szans, żeby teraz się przyznać do błędu. To dalej wierzą, że ten sześciopalczasty małpolud powstał z kostki tam z zęba pekari, tej świni, tak. I dalej w to wierzą. I nic ich nie przekonał. I nic ich nie przekona. Czy my w tym momencie mamy do nich docierać w ten sposób, jak tutaj ten faryzeusz, że my znamy pismo i ty się mylisz i my cię tu tymi wersetami po prostu wgnieciemy pod podłogę? Nie. Absolutnie. A wiecie, co mamy zrobić? On ma dostrzec w nas tą wewnętrzną jasność. Mamy świadczyć czynem i słowem. Nie walczmy z nimi, bo to nie ma sensu. Bo słuchajcie, wtedy jak będziemy z nimi tak walczyć zaciekle, to co się stanie? To stanie się prawdą to przysłowie strzyżono golono, czy ta opowieść strzyżono golono. Kojarzycie? Że się mąż tam z żoną pokłócił, bo ona mówiła, że on się ogolił, a ona mówiła, że się ostrzykł. I w końcu ją topiąc w studni, ona jeszcze pokazywała, że się strzykł. Nie, ci ludzie są tak zacietrzewieni, że nic ich nie przekona. Nie ma sensu tracić czasu. Pokażmy im naszym działaniem, naszym czynem, naszymi uczynkami, pokażmy im Boga. A jeżeli będziemy tak blisko z Bogiem, to nieważne będzie to, co oni o nas mówią. I tutaj też, żebyście nie myśleli, to też sobie wynotowałem. Nie układałem, słuchajcie, od razu wam mówię, pod lekcję tego tygodnia. Przyznaję się bez bicia, że byłem tak zafrapowany, żeby coś wymyśleć na to kazanie, że w ogóle lekcja to gdzieś tam z boku była, ale o dziwo, to co lubię zaczęło się pokazywać. Oglądaliście lekcję z Hope Channel? Akurat się zaczęła.
Po długiej przerwie pierwsza lekcja akurat dotyczy edukacji, ale dopiero jak siostra Beata, tu pozwolę sobie tak oficjalnie powiedzieć, nie Beata, więc jak siostra Beata prowadziła lekcję, wynotowałem sobie z 2 Piotra 2 rozdział 9 werset. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. I słuchajcie, ja bym się w to nie mieszał, ale wolałbym być w tej pierwszej części. Wolałbym być w tej pierwszej części, żeby znaleźć oparcie w Panu w momencie, gdy będzie coś zagrażało nie mojemu ciału, ale mojej duszy. Amen.